No siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jeszcze taka późna uprawa pod kukurydzę. Zaraz tam coś więcej o tym opowiem. Dzisiaj mamy na testy ciągnik John Deere 6120M. Pójdę wam go pokazać dookoła. Tak on się prezentuje. Tutaj jest akurat troszkę mokro, ale to tylko ten poprzyczak taki jest, reszta jest dobrze. Wsiadamy sobie. I co? W dzisiejszym odcinku akurat nie chodzi nam o ciągnik. Testujemy bardziej nawigację. Zaraz coś więcej o nim opowiem. Na razie sobie ruszamy. Puszczamy sobie bronę, wałek, włączamy autopilota. Ciągnik sobie sam kieruje. Ja tutaj coś może zacznę opowiadać powoli. Więc tak, na dachu mamy antenę John Deere Starfire 6000. I tutaj w ciągniku mamy monitor też John Deere 4640, jak się nie mylę. Z tyłu zapięta brona Kuhn HRB 2,5 metra. Do tego ciągnika troszkę mała. Mogłaby być 3 metrowa. Chociaż podejrzewam, że z uprawowo siewnym 3 metrowym to tak średnio by sobie radził. Nie mówię, może by i dawał radę, ale... Muszę troszkę podregulować pod nośnikiem. Widzę, że tam troszkę ziemi mi naciągło. Źle jest, bo listwa rozgarniająca jest właśnie z przodu, a powinna być z tyłu zawałem. To będę musiał zmienić. Właśnie to jest źle. Zrobiłem tutaj sobie pierwszy pasek. Teraz wyznaczyłem linię. Będę teraz pierwszy raz jechał tutaj teraz na autopilocie. Teraz został odłączony. Więc tak, ciągnik 120 koni, czterocylindrowy. Tak jak wspominałem, mamy go na testy. I tak, jak już mamy wykonany tak jakby pierwszy przejazd na nawigacji, mamy wyznaczoną ścieżkę punkt A i punkt B. Teraz wystarczy włączyć bieg, rewers do przodu, naciskamy tutaj przycisk auto, GPS się załącza, opuszczamy podnośnik, załączamy wałek, dodajemy gazu, ciągnik kieruje sam. Możemy włączyć tutaj tempomat, znaczy gaz ręczny, nie można nazwać tego tempomatem. Ciągnik się sam prowadzi. Testujemy właśnie taką nawigację, chcemy założyć do naszych ciągników, zobaczyć jak to wszystko chodzi, jak to się sprawdza w polu. Na razie wrażenia bardzo dobre. Wszystko to fajnie chodzi, fajnie się spisuje, bardzo to jest dokładne. Dokładność, jak się nie mylę, jeśli wykupimy pakiet, jest do 2 cm, do 5 chyba, albo do 2, nie pamiętam już dokładnie, jak to tam jest. Tutaj pole jest nieco podmokłe, ale na innych działkach, co robiłem, było bardzo dobrze. Także jest w porządku. Będzie tutaj siana kukurydza. No, niektórzy powiedzą, że późno. Późno. Jest prawda, ale nie dało się z tym nic zrobić.
pole dostaliśmy właśnie teraz na wiosnę, trzeba go było zaorać, jeszcze posiać nawozy i tak zeszło. Ale wydaje mi się, że jeszcze kukurydza sobie da radę. W tamtym roku sialiśmy w czerwcu usługowo. W sensie tam Karol siał, nie wiem czy pamiętacie tego vloga, co mówiłem, że kukurydza siana w łąkę. No bo była siana w łąkę, można tak powiedzieć. Sialiśmy ją, jak dobrze pamiętam, chyba 8 czerwca. Nie była taka jak te siane wcześniej, ale też nie była zła. Chyba tam 8 ton jakoś tak, jak się nie mylę, coś takiego. Także tutaj jest właśnie mokro. Nic na to nie zrobię. Auto. Będę musiał zrobić po prostu większy poprzyczak. Właśnie tutaj nakłada mi tej ziemi. Tutaj jest mokro, podejrzewam, że tutaj tak gdzieś dotąd i tak z tego nic. Ale no, jak dało się zorać, to już trzeba uprawić. Nie ma co zostawiać. Kukurydza będzie siana jutro. Może będzie vlog, może nie, nie wiem. Dzisiaj ogólnie jest 28 maja, godzina 7 wieczór, można powiedzieć. Do uprawienia mamy jakieś 4 hektary, także niedużo. Z tym systemem to jest naprawdę bardzo miłe. Co jeszcze można powiedzieć? Ciągnik ma przepracowane 55 godzin, także jest praktycznie nowy, można tak powiedzieć. Tutaj jest naprawdę mokro, widzę. Ten kawałek jest mokry, nie ma co mówić. Ale jak widzicie, zobaczcie, jaka jest równa ścieżka. Naprawdę bardzo dokładny system. Teraz został odłączony, bo poruszałem kierownicą. Także każde dotknięcie kierownicy GPS nam się wyłącza. No, witam was ponownie. Niestety, jak uprawiałem, urwało mi baterię. Skończyła się bateria, nie miałem następnej, nawet nie miał mi kto przywieźć i nie mogłem dokończyć reszty vloga. Także resztę już kończę tutaj na postoju, jak już nic nie robię. Nie wiem, na czym tam skończyłem mówić, co powiedziałem, to powiedziałem. Resztę, co nie powiedziałem, to zobaczycie, jak już możliwe, jak już będziemy mieć takie coś. Także śledźcie filmiki na bieżąco. I co jeszcze? No to nic, w tym vlogu to pewnie już będzie na tyle. Trzymajcie się i do następnych vlogów, cześć.